Słyszałam, tak się nie robi. Po prostu uważam, że powinni poczekać, aż wyjdzie od prezydenta, a nie tam, gdzie prezydent urzęduje, aresztować. Tak nie można. Proszę pana, prawo jest dla wszystkich równe. Czyli dobrze, że tak? Ale... Uważam, że proszę pana, czy pan, czy ja, niestety jednakowo powinniśmy sądzeni, bo ryba się od głowy psuje. Czyli jest dobrze. Słyszał pan o aresztowaniu Kamińskiego i Wąsika? Co pan sądzi? Jasne, wszyscy słyszeli. Proszę pana, no mnie się wydaje mi się, że ostatni był gwizdek, ostatni czas, żeby zrobić porządek. Nie było tam prezydenta, niech oni nie mówią takich bajek. Czyli nie przetrzymywał ich? Pewnie, że nie. Jasne, że nie. Czyli oni po prostu tam poszli, ale prezydenta nie było? Nie było. Myślę, że dobrze, bo jeżeli ktoś łamie prawo, no to chyba powinien być aresztowany do... i osądzony. A ja myślę, że nie bardzo. To dlaczego oni byli wolni? To już ten PiS to taki był, że wszystko wolno było, tak? Zaresztowali? Aresztowali z Pałacu Prezydenckiego. I co pan sądzi o tym? No to jest mafia, cholera. Mafia? Tak, że go powinni wcześniej złapać, osądzić i wykonać wyrok i tyle. Ale mafia to ci, co zatrzymali ich, czy nie, Wąsik no, i Kamiński? Oni rozkaz mają, nie, no rządzący nasi. No bo się jak dostali wyroki, no to powinni odpowiadać tak jak każdy obywatel. No dalej policyjne państwo, to sądzę. W dalszym ciągu to, co było, to i jest. A chyba trafili dlatego, że wyrok się uprawomocnił, prawda? 16 lat to trwało. Głośna afera, bo tych dwóch polityków się schroniło u prezydenta przez pół dnia. Ale to w ogóle, wie pan, to w ogóle nie ma o czym mówić. No to przez prezydenta ewidentna wina, przecież on doskonale wiedział, o co chodzi. No. I źle, że przetrzymał ich. Wie pan, ja mam dużo lat, panowie, jesteście młodzi, szkoda, że w takim kraju żyjecie. To jest przestępstwo ze strony prezydenta. Albowiem, proszę pana, prezydent dał schronienie przestępcom, prawomocnym wyrokiem skazanym. No, ja myślę, że nie powinien prezydent już aż tak daleko zajebiść. Oto, bo ja bardzo uważam tego prezydenta, bo ja, jak był Wałęsa, to ja do kuchni szła, jak on był prezydentem, bo on wypowiedzieć się nie umiał. Ale ten to naprawdę mnie podoba się i podobał się i bardzo dobry człowiek. I daj Boże jemu dużo zdrowia i wszystkim wam. No, mam nadzieję, że pan prezydent każdego w taką pogodę zmarzniętego też nie wyrzuca z pałacu, no, jeżeli jest humanitarnym człowiekiem. No. Moim zdaniem nie powinno tak być, bo każdy obywatel za dużo mniejsze przestępstwa niż oni podejrzani i oni mają przecież prawomocne wyroki, tak? Myślę, że postąpił słusznie. Czyli dobrze, że ich tam przetrzymał? Nie, tak? Jak po koleżeńsku przetrzymywał. Czyli się lubią, tak? No oczywiście, bo to PiS. To zwykła dziecinada. Coraz bardziej obciachowy się robi ten prezydent. Jeszcze pytanie, bo politycy PiS nazywają Kamińskiego i Wąsika więźniami politycznymi. Co pan sądzi? Ale no to przecież wie pan, no jacy więźnie polityczni, przecież oni są skazani za zupełnie coś innego. Kręcili z papierami, wie pan, no poza tym no z tymi... Nie, absolutnie nie, to nie ma nic nie jedno do drugiego. Dokładnie tak jest. Nie wiem, dlaczego oni robią taką zemstę. Za co? Za to, że ich nie pozamykali za przestępstwa ich? Kamiński i Wąsik złamali prawo jednak, bo prawomocny wyrok dostali. Ale prezydent ułaskawił, prawda? No to tak nie powinno być, bo jednak coś tam nie mu udowodnili, tak? Czyli to wcale nie było polityczne, no. Ale jaka to jest sprawa polityczna? No ale jaka to jest sprawa polityczna? Proszę pana, to nie jest sprawa polityczna, tylko kryminalna.